Witajcie kochani, zobaczcie, co tu się dzieje. Właśnie tak się ładujemy na pysznie kawusi o poranku, a wiecie co? A jeżeli chodzi o kąpiel, to naprawdę nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś lubi spędzać tak czas jak my w naturze, na jej łonie, bez betonowych, zbędnych dopieszczeń naszej tutaj Chorwacji, to jeżeli chcesz takiej natury, to po prostu są wszędzie stacje benzynowe, wszędzie można się wykąpać i myślę, że cała reszta to są po prostu wymówki. Jeżeli ktoś uwielbia tak spędzać czas, to można się z nami skontaktować, chętnie Wam powiemy, co warto tutaj zobaczyć, co warto dotknąć bosą stopą i gdzie warto pokłonić się po prostu Chorwacji, gdzie ona jest najpiękniejsza, najbardziej dzika i chyba najmniej odwiedzana. Jeżeli chcecie poznać takie sekrety, jakie odkryliśmy, to jesteśmy, skontaktujcie się z nami. Grzesiu, co tam powiesz ludziom? Dobrego. Bardzo dużo bezpiecznego tutaj gruntu. Generalnie patrząc nawet na to, to można zostawić wszystko na podłodze i myśleć, że jak się wróci, to nadal tam będzie. To jest też ciekawe. No i nawet żyjątka tutaj są też takie fajne, że myślę, że jedynie rękę odgryzą, ale to więcej dowiemy się, kiedy będziemy chcieli. No tak czy inaczej, bardzo przyjaźni ludzie, bardzo dobre ceny, słuchajcie. Fantastyczny klimat, bo jest cieplutko za dnia, a około 17 robi się naprawdę mega, mega przyjemnie, długo można, jest chłodna noc, to jest naprawdę coś niesamowitego i cały czas, może nie tutaj akurat w tym momencie, ale towarzyszą nam takie cykady, jesteśmy niesamowicie ciekawi, chcemy więcej się dowiedzieć o tym kraju, byliśmy w bardzo wielu krajach. To jest ciekawy temat bardzo. Jak to jest z zagospodarowaniem powierzchni? Bo widzimy tutaj brak takich instancji, które zawiadują, bądź sprawdzają, bądź narzucają normy, marginesy, więc bardzo dużo, dużo fajnych informacji trzeba byłoby zgłębić. Ciekawe jak z gruntami jest i jak tutaj działa w ogóle ta komitywa między państwem a społeczeństwem. To jest taka nasza nowa gałęź do zainteresowania się. Jeśli coś wiecie, to śmiało dajcie znać. No, może ktoś z Was bardziej zna Chorwację. Jesteśmy naprawdę szczerze zainteresowani. Oboje spędziliśmy kawał świata, ale naprawdę ta Chorwacja to jest po prostu bardzo, bardzo przyjazny kraj. I wiecie co, to jest właśnie też piękne, co Grzesiu podkreślił teraz. Gdziekolwiek się rozbijesz, nikt się temu dziwnie nie przygląda. Możesz po prostu w każdym przyjaznym dla siebie i wybranym przez siebie miejscu znaleźć sobie kawałek podłogi, żeby się wyspać. Także to jest ciekawe, że tak wiele obostrzeń. I słuchajcie, tutaj też jakby Unia nie dotarła w ogóle. Tutaj są ludzie, którzy są te, widać tą Polskę tutaj, gdzie wszystko było naturalne, gdzie te pomidorki były popękane. No po prostu wszędzie, na każdym kroku widać to, że ta Unia jakby swoimi ograniczeniami nie ma macek na Chorwacji. Tym bardziej i zdrowe jedzenie tutaj jest. No naprawdę zachęcamy Was, żebyście wsiedli w auto, jeżeli ktoś naprawdę skromnie żyje, to i nie ma na jakieś super, hiper podróże, no to na pewno namiot można pożyczyć, nawet żeby nie kupować, nie inwestować. My kupiliśmy droższą akurat, ale za 120 zł dostaniecie świetną maszynkę, już taką na małą butlę. I słuchajcie, wsiadacie w auto, macie jeden bak w jedną stronę, drugi bak w drugą stronę. I tutaj jedzenie jest tańsze w sklepach, marketach niż w Polsce. Wsiadajcie w auta i przyjeżdżajcie tutaj, jest po prostu przepięknie. A jak będziecie się naprawdę chcieli wybrać, to my Wam wskażemy miejsca, w których byliśmy tak naprawdę na dziko i gdzie warto się udać. No dobra, no to co? Życzymy Wam pięknego dzionka i do zobaczenia następnym razem. Hej! Cześć kochani, słuchajcie, właśnie tak dzisiaj nagrywamy trochę o tym, jak jest w Chorwacji. Przed chwileczką mieliśmy ciekawą sytuację, jak to ja szpin, elf rozradowany, już pstrykałam sobie tam foteczki z Grzesiłkiem i oczywiście zapomniałam, że torebkę jako pana fotografa podłożyłam, żeby nam trzymał komórę. Poleciałam do samochodu i w pewnym momencie Grzesiu mówi o torebce, a torebka została i widzieliśmy, jak człowiek, który przechodzi, patrzy na tę torebkę i idzie dalej, nie zabrał jej. Także jeżeli chodzi o
poczucie bezpieczeństwa tutaj jest na pewno zdecydowanie wyższe, odczuwam, niż w Polsce, tak jest moje zdanie. No, a ty co może przyśpiewać? Co tutaj to obyczaj, ale takie sytuacje jak bezpieczeństwo to tu na wielu płaszczyznach dają się odczuć. A i nieraz, że tak powiem, kusiliśmy los, no bo to gdzieś coś zostaje, czy to auto otwarte szyby, czy tak, to tam drzwi otwarte, tak. Czy to góry nogami, auto bokiem na ścianie i gdzieś się nie czepia, no bo tak naprawdę wszystko w porządku. Także zapraszamy do Chorwacji, naprawdę bardzo, bardzo przyjazne, przyjazne miejsce. A resztę już tak bardzo znamy. Rozkiniusiuś, Moreluśiuś, Pachniusiuś i Jabuszuś. Wziąłem z dołu lodowate. Zobacz. Patrz. Wyłączę klimę, bo się normalnie zagłuszyło. Ojejku, jeszcze jabłuszka nie jadła w tym sezonie tutaj. Buzia, zakręt go tam jak kobieta, na sekundkę. Okej. Wracamy do domku. Ojeju, ile turkusku. Co to taki turkusik piękny się zrobił dzisiaj. Idziemy szukać. O, tam daleko, daleko jest nasz domek ukryty. Tam się dzieje. Włączam silnik pomału. I lecimy. Zobaczcie, jak mam dobrze z Grzesiem. Mój motorek kochany. Poławiacze pereł. Rybuńki. Ile rybuniek. Jejkuś. Łączymy dwie zatoczki. Tu jest nasz motorek niezłomny i nasze skarby. Uhuhu. A to ciekawostka. Co tu się kiedyś działo? Ale mnie odepchnął. Schody do nieba, Buzia! I do serca idziesz takiego. Tam na niebie jest serce, idziesz. Schody do nieba. Emotion! Tam jest pierwsza zatoczka, a tam jest druga zatoczka. Będziesz robić hopsa? Hopsa późniejszy, żeby ci pewnie szlupnąć. Do mnie? Do ciebie. Zgadzam, zwolniony mnie daj.
Jesteśmy w domku, jesteśmy w domku. Nasz skarbinek nas przywiózł. Teraz z tej strony zaliczone dwie zatoczki, a tu mamy motor napędowy, piękny, zgrabny. To jest chrup ponio. Zdzieśu nie może przestać, spodobało mi się. Silnik się zaciął, Ela się nie zna na motorach. Łodzie!